No, siema w moim rodzinowym vlogu. Takiego urodzinowego, przynajmniej w moim wypadku, jest bardzo prosty, czyli zaczynamy od treningu. Potem oczywiście fryzjer, bo trzeba ogarnąć głowę. I cóż, i potem lecimy na wioskę i tam świętowanko, więc let's go. Jego, to już moje 28 urodziny. Czuję się trochę staro, ale nadrabiam moimi produkcjami i sposobem życia, więc tak naprawdę wychodzi, że mam 16 lat. A tak na serio, nie, no to już poważny wiek, już bliżej 30 niż dalej. Jaki kolejny krok w takim wieku się robi, bo ja nie wiem. Się będzie wchodziło na treningu, najprawdopodobniej ręce, ostatnio z tego co pamiętam były plecy. O trening rąk, szybki, ponieważ za 2 godziny mam fryzjera, więc nawet jak cardio nie wejdzie. Nie fajnie. Tam na siłownię bez żadnych komplikacji jak ostatnim razem, więc lecimy na trening. Będzie to najszybszy trening jaki zobaczycie w ogóle w tym miesiącu, dzisiaj. Sami się przekonacie, więc lecimy. I co? Mówiłem, że będzie szybki trening. Łapy zawsze wchodzą przyjemnie i szybko. Dobra, lecę do domu. Fryzjer i potem, nie wiem, albo jedziemy na wieś, albo mam małą niespodziankę, ale to przekonamy się na miejscu. Nowy setup ogarnięty. I lecę do fryzjera. Mam na to 10 minut. Zobaczymy, czy się uda. Need for speed albo przeciwstekli. No i już jestem na miejscu, jednak trochę spóźniony, mam nadzieję, że się Daniel nie wkurzy. Chciałem zobaczyć. Daje, no i chyba dobrze, co? Tak, prawka, no. Dobra, to jest jeszcze niespodzianka, ale to chyba na miejscu, więc lecimy. No i dobra, jestem już na miejscu. Jumper Park, czyli moja stara praca. Idziemy zobaczyć, co się dzieje i przy okazji, ops, porobić parasol. Dobra, już jestem na miejscu, tu mamy świra, dawaj! Takich mamy tu świrów w jumperze. Rozgrzałem się w swój sposób, czyli troszkę porobiłem salt, trochę pobiegałem po ścianie. Młody tutaj dobrze wybija. Salto na twarde. Mam nadzieję, że się to nagrało. Mam nadzieję, że się podobało, a to dopiero początek. A więc tak, miałem fikać, pofikałem 5 minut i siedzę teraz z Konradem i sobie rozmawiamy o starych czasach. Dobrych czasach? No właśnie, o dobrych czasach. Może ja wrócę do tej roboty, co wy na to? To by było śmieszne trochę. Dobra, lecę poskakać, serio. Dobra, starczy, zakręciło mi się w głowie. Nie ta forma. Kolega przed próbą śrubki. Mocniej ręce i biodra. Mówiłem coś, dawaj. No, trochę lepiej, ale jeszcze brakuje.
trzecia próba, lecimy. Biodra, ręce. Głowa do tyłu. Definitywna próba, teraz ja wyjdę. Dlaczego? Odskok do tyłu. Ręce przy ciele, pamiętaj biodra. Cacy! Chwilę poskakałem na gwigaci, a już jestem spocony. Dzisiaj strasznie luźno, strasznie luźne skakanie. I trochę młodego się poduczyło i się poskakało. Troszeczkę jakichś takie grubszych trików nie było zbytnio. Tam jeden może kombos, ale tak, wypad uważam za dość udany. Fajna ekipa była dzisiaj, więc poskakało się dobrze. Teraz lecę kolejną rzecz, muszę zrobić, kupić. Już kierunek, wieś. Ojejku, jak gorąco w samochodzie, klima. Okej, jestem przy hurtowni zabawek, ale co mnie tu przywlekło, a nie powiem, zobaczycie niedługo. Zakup udany, to i do tego jeszcze, choć tego nie będę tak mocno wykorzystać, chyba tylko, że na zabawę, tam bardziej karabin do moich rozkmin filmikowych, ale to już zobaczycie niedługo, no bo jeśli wyjdzie, to będzie bardzo dobrze. Dobra, teraz kierunek dom. Tam szybki ogar i lecimy z Iloną na wieś, więc do zobaczenia, cześć. Krówkę i świnkę, tak? Krówkę i świnkę i tutaj jest jeszcze indyk i królik. Dobra, zakupy zrobione, lecimy. Gruchóweczka włoskowa, chlebek górski. Tato montuje tutaj naboje do pistoletu. I takie chillowanko na wsi. Słychać po kolei, to wpadają do środka. No tak, no. Jakby co, to strzelamy w tą puszkę. Uwaga. Za nisko. No i chyba. Mamy godzinę 5:30. Ja zaczynam kawkę, mały cupcake. I razem z Draką właśnie lecimy. Razem z tobą? Razem lecimy na robić nagrywki. Jest to jedna z dwóch części mojego urodzinowego vloga. Na tym etapie kończę dzień pierwszy. I z tą chwilą zaczynam dzień drugi. Chyba, że się uda to skompresować do jednego filmiku, ale wątpię. Więc zostaniemy na dwóch filmikach, dwóch dniach urodzinowych, czyli piątek i sobota, więc cóż. Dzięki za oglądanie. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Dzięki za oglądanie pierwszej części vloga i oczywiście odnośniki będą do Instagrama, Facebooka i TikToka oczywiście, i zapraszam Was na drugą część, tam będzie się dziać jeszcze więcej, więc do zobaczenia, ja kończę kawkę i lecimy.